Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas, więc kupiłem sobie większy garaż, 6-miejscowy. Proszę bardzo, 2 BMX-y, ostatnio sobie ćwiczyłem stunty na BMX-ach, na live'ach. I to jest naprawdę fajna zabawa, ćwiczę sobie różne tam triki. Kupiłem sobie Rufiana, kupiłem sobie Double T, ale z Double T nie jestem zadowolony, bo motocykl ma jakieś takie bardzo miękkie zawieszenie, nie da się nim w ogóle od niczego odbić, znaczy da się, tak, ale no nie jest to też takie szybkie moto, jak myślałem, że będzie. Wygląd ma fantastyczny, super wygląda, ale kurde no, takie jakiś ten motor jest bez wyrazu. Natomiast Rufian jest bardzo fajny, oczywiście każdy go zna, bo można nim fantastycznie stuntować. No i Akuma. Akuma jest to bardzo, bardzo szybki motocykl, bez żadnego tuningu, świetnie przyspiesza i mogę nim bardzo szybko przemierzać miasto. Tu kupiłem sobie jeszcze, właściwie kupiłem sobie tylko Staliona, no bo mamy Elegy za darmo, Staliona sobie kupiłem, jest to też świetne auto. No i tu mamy tego Mercedesa, fajnie wygląda naprawdę, jest to super auto. I w klasie sportowej, zobaczcie, ten lakier się fajnie mieni tutaj w świetle tego garażu 6-miejscowego. Ten garaż 2-miejscowy też miał taki swój fajny klimacik, miał tylko jedno źródło światła i to dawało taki, nie wiem, taki undergroundowy posmak troszeczkę, taki klimat NFS-ów mi przypominał właśnie tutaj w GTA. No i rozwinąłem swoją działalność tutaj bardzo mocno, dostałem ogólnie ostatnio od Rockstara 425 000 dolarów, co na konsoli PS4 jest to fajna rzecz, bo tutaj, jak wiecie, nie ma cheaterów i nie ma kto wam zrzucić na łeb kasę, więc zawsze to jest jakiś tam fajny dodatek, dzięki któremu możemy przyspieszyć sobie, rozbiłem się, super, dzięki któremu możemy sobie rozwinąć jakąś dodatkową działalność. I bardzo pomogły mi Ludzki na jednym ze streamów, gdzie zrobiliśmy napad Pacific Standard i podarowali mi 70% z tego napadu, a ponieważ robiłem ten napad na tym koncie po raz pierwszy, to dostałem dodatkową jakąś tam kasę za wykonanie tego i dzięki temu zdobyłem $1 000 000 w grze. I kupiłem sobie, tak myślałem, że na tym streamie kupię sobie tylko jakiś tam średni magazyn, a tu BAM! Zniżki na magazyny i mogłem sobie kupić średni i duży magazyn. Teraz mam 2 magazyny i pomyślicie sobie, no kurde, ale jaki jest sens posiadania 2 magazynów? A no jest sens, bo jeśli dostarczę sobie paczki do jednego magazynu, to muszę odczekać parę minut, aż będę mógł dostarczyć, chyba 5 minut tam jest oczekiwanie, aż będę mógł dostarczyć z powrotem do tego magazynu kolejne paczki. A tak jak mam drugi, to mogę cały czas zapełniać jeden magazyn albo drugi. I tutaj właśnie mam sobie drugi magazynek, zresztą zaraz sobie do niego coś dostarczymy. Zresztą same magazyny zapełnia mi się bardzo szybko. Nie dlatego, że gram jakoś bardzo dużo w GTA, tylko zaletą właśnie GTA na PS4 jest to, że możemy sobie wejść w stan spoczynku na PS4 i potem jak włączymy grę z powrotem, mogę wam to zademonstrować. Czyli wchodzimy w stan spoczynku i potem jak włączymy PS4 z powrotem, no to mamy od razu już uruchomioną grę. Oczywiście z online nas wywali, tak? Naciskam sobie jeden guzik. Pyk. Konsola się uruchamia. I możemy już sobie wybrać konto. I patrzcie, wybieram sobie konto i od razu uruchamia mi się GTA. I od razu jestem, no nie jestem w sesji, ale jestem w grze, nie muszę czekać, aż mi się to wszystko załaduje. A na wersji PC-owej trzeba czekać około 10, no nie wiem, czasami nawet dłużej, 10-12 minut, aż nam się wszystko włączy. I to zajmuje dużo czasu, podczas gdy ja jestem w stanie sobie nacisnąć jeden guzik na PS4, włączyć GTA i w czasie tych 10 minut dostarczyć już nawet 2 paczki. I wyłączyć grę i nie wiem, iść sobie na spacer z psem, cokolwiek zrobić innego. A nie muszę się przejmować tym ładowaniem, tak? To jest naprawdę jedna z takich ważniejszych rzeczy, która mnie zniechęcała do grania w GTA, która mnie zniechęcała do tego, aby tą grę sobie uruchomić. I teraz jedyne, na co muszę czekać, to na dołączenie do sesji, bo grę mam już uruchomioną, tak, załadowaną, wszystko jest w porządku. I chyba właśnie mnie gdzieś dołączyło. Tak, i teraz wracam do swojego garażu. Także widzicie, Tak trwa, tyle trwa właściwie uruchomienie gry, jeśli oczywiście ją mieliśmy uruchomioną wcześniej i weszliśmy sobie w stan spoczynku na konsoli. Także to jest naprawdę super sprawa, jeśli ktoś, tak jak ja, chce sobie po prostu grać spokojnie w GTA bez cheaterów. Zresztą na Xboxie One też możecie w ten sposób robić, tam też chyba jest ten stan spoczynku i też można sobie tak szybko przywołać grę. Jest to super sprawa. Konsola jest wyłączona, włączył mi się drugi pulpit od drugiego komputera na tym monitorze przez chwilę i mogę sobie prowadzić tą rozgrywkę teraz. Tak, nie muszę czekać ogólnie na to dodatkowe ładowanie się gry, podczas gdy na komputerze zawsze musiałem czekać na to. Nieważne, czy zainstalujecie grę na dysku SSD, oczywiście na dysku SSD będzie szybciej, a na talerzowym dysku jest dłużej, ale są to też jakieś tam niewielkie różnice, nie wiem, może kilka minut, 2 minuty, może szybciej, tak? Ale i tak ta gra ładuje się długo, no każdy chyba przez to przeszedł. Nie mówię tu o ładowaniu samej gry, ale też, że nam się to online później wczytuje, potem dołączanie do sesji, a jeszcze przez cheaterów właśnie te serwery na PC-tach są zlagowane. No i są różne właśnie takie niuanse, które naprawdę denerwują na PC-cie. Oczywiście są minusy grania na konsoli, jak dla mnie na przykład jest to strzelanie. Jeszcze mam problemy z tym, aby kogoś zabić, strzelając spada i niektóre rzeczy denerwują, jak ten auto-aim. Oczywiście mogę sobie włączyć sesję bez auto-aima, bo mówiliście, że można sobie w singlu zmienić, żeby nie było tego auto-aima. I wtedy dołącza nas do sesji, gdzie ten auto-aim jest wyłączony. Fajnie, że jest taka opcja ogólnie, z tym, że zabijanie przeciwników ogólnie botu, gdzieś tam jadę na jakieś miejsce i muszę przejąć powiedzmy te paczki i zabijanie botów jest dla mnie kłopotliwe jeszcze na padzie. No i właśnie to strzelanie jest dla mnie takie najbardziej bolące, bo jednak można było sobie celnie oddać strzał, mając ten fajny rewolwer, którym 3 strzałami mogliśmy, czy 2 strzałami rozwalić samochód, no a tutaj niestety takiego precyzyjnego strzału od razu oddać się nie da, czy na przykład strzał ze snajperki. No i są inne minusy też grania na konsoli, to oczywiście też jest gorsza jakość grafiki, wyświetlanej gdzieś tam dalej, no nie? Gorsze wygładzenie krawędzi, gorsze cienie, odbicia, ale tak na dobrą sprawę też grałem na starszym komputerze z gorszą grafiką i też grałem się w GTA fantastycznie, dlatego że GTA to jest po prostu grywalna gra, w którą fajnie jest się pobawić, nie? Ale już na przykład w Mass Effectie, jak sobie grałem na PC-cie, ostatnio właśnie przyszedłem Mass Effecta całego, no to tam grafika była fantastyczna i szkoda by było taką grafikę, tej grafiki nie zobaczyć na PC-cie na przykład, nie? No ale wracajmy do samej gry, bo tak się rozgadałem o tych sprzętowych rzeczach. Jeszcze pewnie coś tam kiedyś wam opowiem na ten temat, bo no tak się zastanawiam nad tym, czego mi właściwie brakuje w konsoli, grając na konsoli. Najbardziej to chyba to sterowanie. No ale to jeszcze będę musiał, wiecie, dłużej chyba pograć, żeby móc to tak do końca stwierdzić. I tak bardzo mi się podoba granie na PS4, jest to fajna rzecz, fajna zabawa i przede wszystkim dużo wygodniejsza. No ale wracajmy do samej gry, więc jak tutaj się moja historia rozwinęła w GTA Online, więc po zdobyciu tego miliona poprzez wspólne granie na live'ie w napad Pacific Standard, którego też zrobiliśmy na zupełnie nowy sposób, który ja kiedyś nie robiłem w ogóle w ten sposób tego napadu. Zawsze robiłem to kurumą albo śmigłowcem, tak? A my to zrobiliśmy samochodem opancerzonym policyjnym, to było też bardzo ciekawe. No i zdobyłem sobie ten milion, kupiłem te 2 magazyny, teraz dostarczam paczki do jednego magazynu. No i ciągle o tych paczkach, Lucek, ciągle o tych paczkach. Czemu o tych paczkach? No bo paczki są najfajniejsze z tego względu, że możemy je wykonywać sami. Jeśli mamy klub motocyklowy, to musimy mieć sporą ekipę, żeby dostarczać sobie te ładunki, tak, bo im więcej osób dostarcza naraz, tym lepiej jest, mamy tego towaru więcej. Aczkolwiek tam z kolei możemy sobie, nie musimy płacić za te ładunki, możemy je po prostu ukraść, nie? A tutaj niestety za każdym razem musimy za te ładunki płacić. Ja kupuję sobie ładunki za 8000, chyba że bardzo dużo nerwowych graczy jest w sesji. Shit. Coś tu się stało! Bij! What? Stój! O shit! Mogłem po prostu wsiąść z strony kierowcy, bym nie miał problemu. A teraz... o, shit. No dobra, dostarczymy to jakoś. Jedź! Tu się nie mógł ruszyć, bo tu się zahaczył o słupek. Dammit. No, jak jest więcej nerwowych graczy w sesji, to kupuję sobie paczkę za $2000 i sobie ją dostarczam. No i hej, i jaki jest... czemu właściwie to robię? Czemu ciągle te paczki i... To jest fajna zabawa, to jest zawsze taki dreszczyk emocji, że ktoś może ci nagle wyskoczyć i ci to wszystko rozwalić. I pomyślicie, o, to strata pieniędzy, bo to tam... Znaczy, grając tutaj bez cheaterów nie patrzę na to, czy zarobię jakoś tam dużo kasy, czy nie zarobię dużo kasy, bo liczy się głównie zabawa, tak? Tutaj jest akurat taka mniejsza sesja, gdzie raczej nie powinienem mieć problemów z tym, aby dostarczyć sobie bez problemu paczki, a nawet dostarczyć jakiś ładunek i sprzedać po prostu, nie? Tutaj nie powinno być problemu. Weźmy sobie Lestera i zgubimy zaraz pościg. O. I teraz tutaj dojeżdżam do średniego magazynu. Drugi jest magazyn oczywiście większy. I tam też już mam zgromadzony prawie milion, chyba 800 tysięcy, jak ostatnio sobie patrzyłem. Także bardzo, bardzo dużo, a tutaj malutko, mam już chyba z 5-6 paczek. I z tego magazynu też na bieżąco sprzedaję. Teraz sobie możemy coś sprzedać za 100 tysięcy, powinno mi wpaść. Ile graczy jest w sesji? Musimy sobie sprawdzić. A fuck, teraz będą mi te komunikaty. Dobra, nieważne. Jest ponad 18 chyba graczy. Mogę sobie sprzedać. Nawet chyba cały ładunek sprzedamy. Chociaż boję się całego, bo 4 sztuki, 7 sztuk. Bo może być misja dla 2 graczy, to wtedy jest problem. No ale tak sobie właśnie działam i zarabiam tą kasę. Dużo kasy tracę na te paczki, no to rzeczywiście jest trochę kłopot, tak? Zwłaszcza jeśli się ich nie dostarczy. Czekajcie, czy mi się to włączyło? Włączyło mi się. Czasami trzeba dłużej poczekać. Jaka będzie misja? Często jest z jedną ciężarówką. Jak jest 5 paczek... O kurde, ale super. Jak jest 5 paczek, to przeważnie jest jedna ciężarówka. Zawsze jest jedna ciężarówka. Jak jest trochę więcej, no to czasami mogą wyskoczyć dwie. Jak są dwie ciężarówki, to oczywiście możemy je dostarczyć jedna po drugiej, ale ktoś może za ten czas, kiedy dostarczamy jedną, może podejść do tej ciężarówki i nam ją rozwalić. Więc teraz powinienem dostać gdzieś około 150 tysięcy dolarów za wykonanie tej misji. Mam dostarczyć ładunki do kilku punktów. Problem jest natomiast taki, że w sesji jest dość dużo graczy i oni oczywiście nie omieszkają mi przeszkadzać podczas wykonywania tych czynności. Jeśli nie robiliście tej misji, to ona jest bardzo prosta, wystarczy podjechać w jakiś tam punkt i zrzucić ładunek, naciskając krzyżyk w prawo. Czasami te misje bugowały się, jak grałem na PC-cie. Tutaj na konsoli jeszcze mi się nie zdarzyło, ale myślę, że to też może się tutaj zdarzyć, bo to raczej był błąd jakiejś tam gry niż samej platformy, czy to problem platformy, jakichś tam serwerów na platformie na przykład PC-towej. Więc tutaj też myślę, że to nie ma znaczenia, też może się zdarzyć, że coś mi się tam zawiesi. No i tak sobie dostarczyłem tutaj ładunek, z tyłu wyskakuje nam skrzyneczka. Musimy podjechać do kilku kolejnych punktów. Prawdopodobnie przedostać się przez hordę graczy, a widzę, że tutaj się zabijają jeden po drugim i ktoś mnie zaraz namierzy, że ja tu sobie ładuneczki cyku cyk myku myk. Ale jest taki plusik, że ta ciężarówka jest naprawdę bardzo wytrzymała i chyba jest nawet dodatkowo wzmocniona, jeśli wykonujemy tę misję. A poza tym ludzie tutaj na konsoli to często są takie nubki, jeśli chodzi o strzelanie. Nie obraźcie się, konsolowcy, no ale grając na PC-cie, no nie było opcji, żeby ktoś mnie nie zastrzelił, jak jadę sobie samochodem, tak? Tutaj na auto-aimie można łatwo zginąć, no ale nie było opcji na PC-cie, żeby od kogoś nie dostać heada, na przykład ze snajperki, nie? No tutaj zginąć jest troszeczkę trudniej, dobrze to ująłem, w sytuacjach, kiedy liczy się naprawdę bardzo precyzyjne strzelanie. No, to też zależy oczywiście od graczy, no ale najlepszy gracz PC-towy z najlepszym graczem konsolowym obsługującym pada. I tak zawsze ten, co gra na padzie, przegra, tak? Bo tutaj mamy dużo lepszą reakcję. Chociaż zastanawiam się, co by się tutaj działo, gdyby podpiąć sobie do PS4 klawiaturę i myszkę, bo jest taka możliwość kupienia urządzenia za jakieś tam 6 stówek. I niektórzy mówią, że o, opóźnienia są duże i nie da się grać, a z tego co oglądałem jakieś tam recenzje tego urządzenia, takie niekupione, no to okazuje się, że opóźnień nie ma i rzeczywiście ta myszka i klawiatura działa tak jak normalnie na komputerze. Najbardziej teraz brakuje mi Buzzarda. Zawsze nim robiłem te wszystkie misje, albo jak jakiś gracz mi naprawdę bardzo psuł krew, no to mogłem go dowalić tym Buzzardem jeszcze, tak? Gdzieś mi tam uciekał. A tutaj, no niestety muszę na niego zarobić i on kosztuje teraz, jest co prawda na zniżce, chyba 1 400 000 kosztuje, coś koło tego. Jest na tej zniżce, ale kurde, no to i tak jest dużo hajsu, którego nie mam. I w zasadzie mógłbym sobie teraz sprzedać ładunek za 800 000. Znaczy, mógłbym spróbować, nie wiem, czy by do tego doszło. No i zobaczcie, 144 000 dostałem za wykonanie tej misji. Ta kasa przelała mi się, no, jako gotówka, nie wiem, czemu mi się nie chce pokazać całe moje konto. Muszę wejść sobie do banku, przelać tą kasę, usługi, pieniądze. Będzie widać, ile dokładnie. Ja w ten sposób sprzedaję ładunki tutaj na PS4, grając sam, dlatego że to jest bezpieczne. Ej, no na dół, ok. To jest bezpieczne, bo można sobie dostarczyć właśnie jedną ciężarówkę bez żadnego problemu. 617 000 dolarów, a sprzedałem cały ładunek z małego magazynu, a w dużym magazynie mam około, a zaraz sobie zresztą zobaczymy. No, badajmy sobie temacik. Teraz zobaczymy, jak tamten magazyn wygląda. Powinno mi się tutaj pojawić. I tu mamy 918 000 już zgromadzonej, to jest 38% tego dużego magazynu. Magazynów możemy sobie jeszcze dokupić, chociaż nie, możemy mieć chyba tylko 2 magazyny. Obojętnie czy średni, czy duży, czy mały, możemy mieć chyba tylko 2 magazyny. No i ze średnich, zobaczcie, tak wyglądają moje magazyny teraz. Tu mamy jakieś podsumowanie, różne statystyki, ile już zarobiłem w ten sposób. Łączne przychody 837 000 dolarów. No jakbym sprzedał ten duży magazyn, to pewnie by było tego więcej. I wolnej przestrzeni, zobaczcie, ile mam. Ogólnie 153 sztuki mogę zgromadzić sobie tych ładunków. No i jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym mógł sprowadzić sobie ładunek specjalny. To jest taki ładunek, który kupuje się za około 37 000 dolarów, ale sprzedaje się za 150 albo czasami nawet za 200 000 naraz. To jest jeden ładunek, który dostarczamy w jedno miejsce i sprzedajemy za 150 000, tak jak sobie teraz wykonałem tą misję z kilkoma ładunkami, tak? Zdarza się to czasami i warto sobie go kupić, sprowadzić do magazynu obojętnie którego. Super sprawa, także ja się w to bawię, to jest fajna rzecz i nie patrzę na to tylko pod kątem tego, żeby zarobić dużo kasy, żeby koniecznie mieć tyle i tyle kasy, tylko wiem, że ten progres gdzieś tam jest, że cały czas gdzieś dostaję, gdzieś ta kasa się lokuje, gdzieś tam coś mogę sprzedać, tak? Wiem, że cały czas coś z tego będę miał, ale nie patrzę na to tak, żeby zarobić za wszelką cenę, nie? Że to musi mi się na 100% zwrócić, że to musi być jak najbardziej zyskowne. Zawsze te paczki za 8 000 kupuję i już. I sobie robię w ten sposób, i sobie w ten sposób gram, w ten sposób sobie działam. Moim zdaniem jest to fajna sprawa na zabawę, a też po jakimś tam czasie będę mógł sobie pozwolić na nawet takiego Buzzarda, jak sprzedam na przykład ten cały duży magazyn. Jeśli będzie mi brakować kasy, no to zrobię sobie jakieś misje, nie wiem, sprzedam może trochę ładunków, tak? I będę sobie dalej działał, dalej sprowadzał te paczki. No i pomyślicie sobie, to jest takie, no, bez sensu trochę jeżdżenie za tymi paczkami. Ale właśnie mi się najbardziej jeżdżenie w GTA podoba, bo ja strasznie lubię jeździć samochodami, pojazdami, latać, przemierzać ten świat tutaj, przy okazji walczyć z innymi graczami, jeśli jakiś mi przeszkodzi, bo Ja mam taką zasadę, że nigdy nie atakuję pierwszy, jeśli ktoś mnie zaatakuje, to wtedy mu oddaję i wtedy staram się go udupić konkretnie, ale to tylko wtedy, kiedy naprawdę ktoś mi zajdzie za skórę. W normalnych sytuacjach, tak jak sobie jeżdżę teraz, to nie atakuję nikogo. Chyba że też widzę, że ktoś tam już śmigłowcem na mnie naceluje, jak teraz ziomek jakiś tutaj leci śmigłowcem. Naceluje na mnie i już leci rakieta, no to robię unik i cyk, leci w niego rakieta z powrotem. No po prostu GTA, no nie? Takie mam zasady i myślę, że zasady też są każdemu potrzebne, nie tylko tutaj w grze, żeby lepiej spędzać czas. O! Dobrze. I mamy teraz... Uuu, shit! W tym miejscu chyba jeszcze nie miałem żadnej misji, ale może pojawi się coś innego. Także musicie przyznać, że bardzo szybko tutaj dokonałem wielkich rzeczy. Mam teraz 54 poziom i już mam 2 magazyny, swoją działalność. Nie mam zbyt wielu samochodów, ani nie kupowałem jakichś bardzo drogich ubrań. W zasadzie też nie mam wielu broni. Mam tylko wrzutnie rakiet, karabin maszynowy, karabin zwykły, pistolet maszynowy, pistolet Pepans, bomby, no i w zasadzie tyle. Nie kupowałem tam żadnych granatników, innych tego typu rzeczy, chociaż czasami się przydają, fakt, ale na razie nie są mi jakoś tam specjalnie potrzebne. Daję radę sobie z granatami czy tam z bombkami przylepnymi, są to chyba najbardziej skuteczne bronie. Przydałby się też automatyczny shotgun, no ale mówię, na razie nie chcę jakoś tak też dużo wydawać kasy na takie drobne, poboczne rzeczy, póki nie jestem zbyt majętny. Teraz mam 600 000, no ale tą kasę chcę przeznaczyć sobie na paczki. No, bardzo dziwne, że nikt mi teraz nie przeszkadza podczas dostarczania tych ładunków. Chociaż na ostatnim live'ie mogliście zobaczyć, jak próbowałem sprzedać chyba 5 ładunków. Próbowałem sprzedać i przy ostatniej dostawie złapał mnie właśnie Buzzard i udało mi się chyba z 5 rakiet ominąć, jak nie więcej, ale no już za tam 6. czy 7. niestety mój samolot się poddał i się rozbiłem, ale to nie była duża strata. To był może nawet jeden ładunek czy coś takiego. O, właśnie teraz goni mnie Buzzard i widzieliście, pierwszy unik, czyli coś się dzieje. Tylko że ja chyba nie mam rakiet i może być problem, aby go rozdupić. Tutaj ponoć jak się... Wow, zaraz zginę i po mnie. Tutaj właśnie jest tak, że jak się chyba wysiądzie z samochodu, to można Buzzarda nacelować auto-aimem, coś mi się tak wydaje. No i dupa. Straciłem 8000, także widzicie, teraz chciałbym chętnie tych graczy dowalić, no nie? I dać im popalić, ale no raz, że ich jest 2, a 2, że nie mam sprzętu. Oni mają Buzzarda, mogę ich... No właśnie, nie mam rakiet kupionych. Muszę sobie wejść w amunicję i sobie te rakiety kupić. No jestem tutaj sam na sesji, tak? Nikt nie ma mi kto pomóc, jestem taki biedny lucek. No, ale gdybym miał Buzzarda, to naprawdę nie mieliby życia, tak? To poszłoby od razu. Zresztą widziałem, że walili z rakiet namierzających. No i to raczej nie byli dobrymi pilotami. Tam było ich 2, jeden strzelał do mnie chyba z karabinu, tam sobie latają. Pocisnąłby ich tym Buzzardem na kompie, nie mieliby szans. Nawet bez namierzania bym ich ściągnął. Tyle tym Buzzardem się nalatałem na komputerze, że to by były sekundy, naprawdę. Czasami mam ochotę kupić to urządzenie, takie, które podłącza myszkę i klawiaturę do właśnie konsoli. Ale myślę, że na razie nie będę w coś takiego inwestował, chyba że ktoś mi naprawdę tu bardzo wkurzył na PS4. Nie, no myślę, że to by była za duża przewaga, chociaż też słyszałem, że dużo graczy właśnie to kupuje i na konsoli sobie gra w ten sposób. No ale też jest większa część osób, które kupuje konsole, żeby nie wydawać kasy na peryferia. Tylko ma jednego pada i na tym padzie sobie gra i to w 100% wystarcza, nie? Także jeszcze mam taki sposób, żeby ich złapać. Mogę sobie zamówić na przykład jakąś pojedynczą paczkę za 2000. Oni wtedy na mnie podlecą, 2000 to nie jest duża strata, ewentualnie jak mnie rozwalą. I wtedy podlatują i cyk, i ich gnoje, tak. Auto aim, wyrzutnie rakiet, bomby, wszystko. Ale, no właśnie. To trzeba się troszeczkę pobawić, nie? Czasami zdarza się, że Buzzard spawnuje się na lotnisku. Na lotnisku się najczęściej chyba spawnuje. Tylko, że trzeba tam kilka razy też podjechać, no i... kurde, ten samochodzik dosyć szybki jest. Może będzie trzeba go kupić. No. I jak się już tam zespawnuje, no to wtedy... lecą ostro hedy. Ciekawe, czy uda mi się sprzątnąć tego gracza tutaj. Nie, już się na mnie napala chyba. Idzie na łatwiznę, czyli policja ich goni pewnie. A tu mnie jakiś inny gracz już strzelał. O shit, o shit, o shit. Co ty mnie tu strzelasz? Po twojej stronie jestem, nyg. Dobra, udało się. Co? A ten jakiś nieśmiertelny. 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 Dobra. Udało się ich dorwać. Ale miałem chyba farta, bo mnie nie zauważyli. Gdyby włączyli auto aima, to byłoby po mnie. Byłoby po mnie. Takim jakimś byle jakimś samochodem podjechałem. A dziwne, że ten koleś tam ten obok nie zginął, nie? Musiał mieć jakiegoś laga albo coś. Może u niego to wyglądało tak, jakby bombka wybuchła gdzieś obok czy coś takiego. No nic, moi drodzy, zachęcam was do grania sobie w GTA. Oczywiście wiem, że ci co grali na PS4 od samego początku, no to pewnie mają już tutaj grube miliony, ale powiem wam, że jest jakiś taki sens zaczynania swojej przygody tutaj w GTA od nowa, zwłaszcza w miejscu, gdzie nie ma cheaterów. Możesz sobie spokojnie pograć, tak jak twórcy zaprogramowali tę grę. Jest naprawdę super. No i jak do tej pory nie kupiłem ani jednego szarka. Tak? Mam w planach sobie kupić, jeśli będę chciał zdobyć tego Buzzarda, ale myślę, że większą przyjemność sprawi mi kupienie sobie tego Buzzarda za kasę zarobioną w 100% w grze z możliwości, jakie ta gra oferuje. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że miło spędziliście czas, trzymajcie się, na razie, pa pa!